każda faza musi być dokładna. Bardzo lubię, jak dzień wolny, wyjść sobie rano do lasu, pospacerować, pomyśleć. No i wymyśliłem plan na dzisiejszy filmik. Śniadanie bez żadnych zmian. 5 jajek, do tego pomidorek. No i jako, że mamy święto, to jeszcze kromeczka wiejskiego. Chlebka z masłem dla urozmaicenia smaku. Jeśli chodzi o dietę w tym tygodniu, to białko było zawsze trzymane. Ale jeśli chodzi o węglowodany i tłuszcze, to w większości dni było przekraczane. Tutaj zdarzyło się zjeść to, w pracy, tutaj starsza pani częstowała mnie babeczką, ciasteczkiem. No to z przyzwoitości, po części też z łakomstwa oczywiście nie odmawiałem. Więc takie nadprogramowe jedzonko też się zdarzało, ale nie mam z tego powodu ani trochę wyrzutów sumienia. Na dzisiejszym treningu robimy klatkę, barki i biceps. Dzisiaj mam zamiar zastosować rady Karola Stuglika, które usłyszałem od niego na poprzednim treningu, jak robiliśmy właśnie ramiona, i myślę, że przełoży się to na fajne efekty. Ja ogólnie długo nie odpoczywam po głównej serii, którą teraz zrobiłem na klatkę. Odpoczywam sobie około 2 minut. Uważam, że przy tych ciężarach, którymi robię tą serię, 2 minutki są w zupełności wystarczające, jeśli chodzi o klatkę, czyli w miarę dużą grupę mięśniową. I na klatkę mam wyciskanie sztangi na płaskiej, 2 serie od 5 do 8 powtórzeń i teraz 3 seria od 10 do 14. Dzisiaj na treningu zrealizowałem 2 serie po 8 na ciężarze, które miałem założone. W zeszłym tygodniu było to 8 i 7 powtórzeń, więc żeby dorobić do maksa, czyli 8 powtórzeń, dzisiaj zostałem na tym samym ciężarze, wykonałem założone powtórzenia, no i na następnym treningu dam sobie już te 110 kg i będę starał się wykonać 2 serie po 8 powtórzeń. Do zrobienia trzeciego ćwiczenia będzie nam potrzebny łańcuch. Pewnie domyślacie się, o co chodzi, widząc łańcuch i widząc poręcze. Tak, dokładnie, będą to pompki na poręczach z dodatkowym obciążeniem. Obciążenie, które używam teraz, to 22 kg. Póki siłę dopisuję, dodaję po 4-5 kg co trening. Jeśli będę widział, że ta siła już nie idzie tak szybko w tym ćwiczeniu, będę dokładał mniej obciążenia, a jeśli będę widział, że obciążenie już jest za duże, po prostu na nim zostanę i będę starał się progresować ilością powtórzeń. Jeśli chodzi o rozpiętki, no to sami widzicie, że ciężar jest umiarkowany. Co prawda mam tutaj 15 kg do ręki, ale też nie uważam, bo to była przesadzona ilość. 12 powtórzeń w 2 seriach, tych, które są cięższymi seriami, i potem 3 seria wchodzi z 12 kg, w której dążę do wykonania 20 powtórzeń. Zakres ruchu taki, który pozwala mi maksymalnie rozciągnąć mięśnie bez żadnego dyskomfortu. Bo w takich ćwiczeniach jak rozpiętki, no trzeba zachować tą jednak ostrożność, bo zbyt duży ciężar, zły kąt ułożenia łokcia, barku
może spowodować to, że naciągniemy klatkę. Naciągniemy przedni akton mięsienia ramiennego, a nam nie chodzi o to, aby ryzykować jakąkolwiek kontuzją. A teraz czas na barki, wyciskanie siedząc, dwie ciężkie serie od 6 do 9, jedna lżejsza od 10 do 14, no i za chwilę zobaczycie. Teraz drugie ćwiczenie na barki, czyli wznosy boczne. Tutaj robię taki miszmasz. Wcale nie taka lekka. Dzisiaj robię biceps sposobem Karola Stuglika. Ostatnio na treningu właśnie opowiadał, jak u niego ruszyły mocno ramiona. Jakość powtórzenia, każda faza musi być dokładna w pewnym zakresie ruchu, dopięcie, ciężar jest drugorzędną sprawą. No i ja dzisiaj mam zamiar tak samo zrobić. Pełne czucie, pełne skupienie nad trenowanym mięśniem, czyli w tym przypadku bicepsem. No zobaczymy, jak to wpłynie na jego rozwój. Tutaj jest ledwo 6 kg, a robi to masakryczną robotę. Chodzi tutaj oczywiście o nic innego jak maksymalne wyczucie mięśnia i maksymalnie świadoma praca. Maksymalne dopięcie, powolny ruch do maksymalnego rozciągnięcia bez rozluźnienia i maksymalne spięcie. Robi to naprawdę zajebistą robotę. No i jestem ciekaw, jak to przełoży się na efekty. Bo zamierzam ramiona, biceps, jak i triceps potrenować przez najbliższych kilkanaście tygodni w taki właśnie sposób. U mnie ręce chude, więc będzie od razu widać jakiś fajny efekt. Jak zawsze po dobrym treningu, nieważne ile by trwał, jest to zadowolenie z siebie, że fajny trening wyszedł, fajna energia. Ta jedna cegiełka do lepszej sylwetki została postawiona. Teraz czas sobie coś zjeść. No i to jest właśnie jedna z wielu rzeczy, którą daje trening, mianowicie zadowolenie z siebie, ta satysfakcja, kurczę, energia po treningu, dobry nastrój, wyzerowanie się ze złych emocji, no to jest naprawdę mega sprawa. Tu wystarczy pójść na chwilkę, poprzerzucać troszkę ciężaru, pomyśleć, posłuchać muzyczki. Mój dzień od razu inny. Jeśli się podobało, to oczywiście łapki w górę, jeśli się nie podobało, łapki w dół. Dzięki za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Hej!